Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zakończyliśmy przed chwilą mszę świętą i naszą ekstremalną drogę krzyżową. Ogólnie było świetnie. Dlatego, że to jest idealny czas na spotkanie z Panem Bogiem. Jeżeli idziemy w ciszy i traktujemy ekstremalną drogę krzyżową serio, na pewno się uda. A poza tym z takich technicznych rzeczy ponad 250 osób zapukało do Głębowic. Także cieszymy się, że ta nasza rodzina ekstremalnej drogi krzyżowej wciąż się powiększa. Poza tym, jak co roku zostaliśmy świetnie przyjęci w Głębowicach, że już po skończonej ekstremalnej drodze krzyżowej mogliśmy się posilić, mogliśmy się zagrzać i mogliśmy w świetnym towarzystwie naszych, tych wszystkich pątników spędzić czas. Wszystko zwieńczyliśmy mszą świętą o godzinie 9, czyli zaczęliśmy mszą świętą, skończyliśmy mszą świętą, zatem nie pozostaje nic innego, jak wrócić do naszych domów. Myślę, że każdy z nas tutaj obecnych w Głębowicach dokonał rzeczy niemożliwych dla siebie, bo ekstremalna droga krzyżowa musi zmienić, jeżeli podejdziemy do niej na serio. A widziałem, że ludzie naprawdę podczas tej trasy się modlili. Co prawda, byli tacy, którzy przyszli szybciej, przyszli później, ale przecież nie to jest najważniejsze, bo ważne, aby ten czas dał upragnione owoce. Ekstremalna droga krzyżowa do Głębowic się kończy i już zapraszamy się na przyszły rok. Co prawda, musimy troszeczkę ulepszyć pewne rzeczy, bo było kilka zaskoczeń, na przykład, że drzewo, które było takie strategiczne, które miało oznaczać zmianę kierunku trasy, zostało chyba wczoraj czy przedwczoraj ścięte, co utrudniło też odpowiednie wbicie się w trasę wielu uczestnikom, ale to nic, bo przecież dodatkowe kilometry na jeszcze większą chwałę Pana Boga. Szczęść Boże!